Stawianie czoła toksycznym osobom może być jak przechodzenie przez emocjonalne pole minowe. Każdy krok wymaga ostrożności, świadomości i dobrze zdefiniowanej strategii, czy to w pracy, w domu, czy w kręgu społecznym. Oto Twój ostateczny przewodnik, jak utrzymać swoje światło jasne nawet w najciemniejszych sytuacjach. W końcu w tym świecie pełnym złożonych z interakcji spotykanie osób, które wyczerpują naszą energię i kwestionują nasz spokój, jest nieuniknione. Ale nie musi to być podróż wyczerpania i rozpaczy. Uzbrojeni w mądre taktyki i głębokie zrozumienie ludzkiego zachowania, możemy przekształcić te trudne spotkania w okazję do wzmocnienia swojego charakteru i potwierdzenia godności. Demistyfikujmy enigmę toksycznych relacji i ujawnijmy praktyczne podejścia, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę. Przygotuj się na zmianę narracji, zamieniając ciężar napięcia na zbroję mądrości. W tym filmie rozwiążemy sprawdzone podejścia do skutecznego radzenia sobie z toksycznymi osobami. Zapewnimy praktyczny przewodnik, który pomoże Ci nie tylko chronić swoją przestrzeń osobistą i emocjonalną, ale także promować zdrowsze i bardziej pozytywne środowisko DLA wszystkich zaangażowanych. Zanim zaczniemy, chciałbym prosić, abyś upewnił się, że obejrzysz ten film do końca, ponieważ każdy punkt jest ważny. Zaczynajmy! Bądź asertywny. Asertywność to ważna umiejętność w radzeniu sobie z toksycznymi osobami. Pozwala ona wyrażać swoje opinie i uczucia szczerze i bezpośrednio, szanując jednocześnie prawa i przekonania innych. Bycie asertywnym nie oznacza bycia agresywnym lub konfrontacyjnym. Polega to na byciu stanowczym i jasnym w komunikacji. Aby praktykować asertywność, zacznij od jasnego określenia swoich potrzeb i uczuć. Zamiast używać oskarżeń lub obronnej mowy, mów o swoich doświadczeniach i perspektywach. Na przykład, czuję frustrację, gdy przerywasz moje zdania zamiast tego, że zawsze mnie przerywasz. Dodatkowo, ustalaj jasne granice z toksyczną osobą. Bądź konkretny na temat tego, co dla Ciebie jest akceptowalne, a co nie. Na przykład możesz powiedzieć: potrzebuję, aby nasza rozmowa była pełna szacunku, a nie akceptuję obelg. Pamiętaj, aby pozostać spokojnym i opanowanym w wyrażaniu siebie. Asertywność pochodzi z pewności siebie i szacunku dla samego siebie, a nie z potrzeby kontroli innych czy wygrania argumentu. Poprzez bycie asertywnym nie tylko chronisz swoją przestrzeń i dobre samopoczucie emocjonalne, ale także dajesz toksycznej osobie szansę na zrozumienie i szacunek Twoich granic. Ustal granice. Kiedy mamy do czynienia z toksycznymi osobami, konieczne jest ustalenie silnych i klarownych granic. Oznacza to naukę mówienia nie i jasne określenie tego, co jest dla Ciebie akceptowalne w kontekście interakcji i zachowań. Granice nie dotyczą tylko tego, co inni mogą robić, ale także tego, na co pozwolisz w swoim życiu. Pamiętaj o zachowaniu zdrowia psychicznego i emocjonalnego jako priorytetu. Zacznij od zidentyfikowania konkretnych zachowań, które uważasz za toksyczne lub nieakceptowalne i komunikuj je jasno osobie zaangażowanej. Wyjaśnij konsekwencje przekroczenia tych granic i bądź stanowczy w swoim stanowisku. Może to oznaczać ograniczenie kontaktu, ograniczenie głębokości rozmów, a nawet zakończenie relacji całkowicie, jeśli to konieczne. Ustanowienie granic może być trudne, szczególnie jeśli jesteś przyzwyczajony do ustępowania innym. Jednak jest to istotny krok w utrzymaniu zdrowia psychicznego i tworzeniu zdrowszego środowiska dla siebie. Pamiętaj, że posiadanie granic jest oznaką szacunku dla samego siebie i nie oznacza, że jesteś samolubny czy niewrażliwy. Skup się na rozwiązaniach. Radzenie sobie z toksycznymi osobami często może nas uwięzić w cyklach konfliktu i negatywności. Jednak bardziej produktywne podejście polega na skupieniu się na znalezieniu rozwiązań niż na zatrzymywaniu się nad problemem lub toksycznością osoby. Oznacza to kierowanie rozmowy lub interakcji ku pozytywnym rozwiązaniom, szukanie sposobów na poprawę sytuacji lub relacji, zamiast zatrzymywać się na oskarżeniach lub urazach. Koncentrując się na rozwiązaniach, przyjmujesz bardziej proaktywne i konstruktywne stanowisko. Obejmuje to zidentyfikowanie sedna problemu, zrozumienie potrzeb i perspektyw obu stron oraz pracę nad znalezieniem wspólnego gruntu lub akceptowalnych kompromisów. To nie oznacza ignorowania ani usprawiedliwiania toksycznego zachowania, ale raczej wybór niepozwalania na to, by zachowanie to dyktowało charakter całej interakcji. W trakcie radzenia sobie z toksyczną osobą staraj się utrzymać rozmowę skupioną na konkretnych działaniach
i pożądanych rezultatach, a nie na zanurzaniu się w wymianie krytyk czy urazów. Może to obejmować sugerowanie praktycznych rozwiązań, dyskusję na temat różnych podejść do rozwiązania problemu lub po prostu zmianę tematu rozmowy na bardziej neutralne lub konstruktywne. Ponadto koncentrując się na rozwiązaniach, ważne jest zachowanie pozytywnego i otwartego nastawienia, być gotowym do wysłuchania i rozważenia różnych punktów widzenia oraz być gotowym do dokonywania ustępstw, jeśli oznacza to osiągnięcie zdrowszego i korzystniejszego rezultatu dla wszystkich zaangażowanych. Może to również oznaczać umiejętność odstąpienia lub wycofania się z sytuacji, jeśli stanie się jasne, że rozwiązanie nie jest możliwe w danym momencie. Przyjmowanie podejścia skupionego na rozwiązaniach wobec toksycznych zachowań może nie tylko pomóc zminimalizować negatywny wpływ tych interakcji, ale także przyczynić się do rozwoju zdrowszej i bardziej szanującej dynamiki. Wybierając skupienie się na tym, co można zrobić, aby poprawić sytuację, dajesz sobie siłę i zmniejszasz zdolność toksyczności do dominowania w relacji. Dokumentuj interakcje. To może być istotne strategiczne podejście w radzeniu sobie z toksycznymi osobami, zwłaszcza w miejscach pracy lub w długotrwałych związkach, gdzie komunikacja może być zniekształcona lub manipulowana. Ta praktyka polega na utrzymywaniu klarownego i faktograficznego zapisu rozmów, spotkań, decyzji i istotnych zachowań. Dokumentowanie pomaga ustalić konkretną historię zachowań zaangażowanych stron. Jest to ważne w przypadkach, gdy możesz potrzebować udowodnić wzorce niewłaściwego lub obraźliwego zachowania. Posiadanie szczegółowego zapisu może służyć jako narzędzie obronne przeciwko fałszywym oskarżeniom, gdzie toksyczna osoba może próbować podważyć Twoją pamięć lub percepcję. Ponadto dokumentowanie interakcji tworzy obiektywną bazę referencyjną dla przyszłych konsultacji lub decyzji. Może to być szczególnie wartościowe w sytuacjach konfliktowych, gdzie subiektywne wspomnienia mogą być wpływane przez emocje. Dzięki klarownym zapisom możesz odwołać się do konkretnych faktów i szczegółów, co może być kluczowe podczas rozwiązywania konfliktów, negocjacji lub procesów prawnych. Podczas dokumentowania ważne jest zachowanie obiektywizmu i faktów. Zapisuj daty, godziny, miejsca i nazwy osób zaangażowanych, opisując wydarzenia i rozmowy tak, jak się wydarzyły, unikając emocjonalnego języka czy osobistych opinii. To nie tylko zwiększa wiarygodność zapisu, ale także pomaga utrzymać emocjonalną klarowność podczas analizowania interakcji. Inną przydatną praktyką jest wysyłanie podsumowań e-maili z ważnych spotkań lub rozmów, szczególnie gdy podejmowane są decyzje lub delegowane są zadania. Nie tylko służy to jako natychmiastowy zapis, ale także daje drugiej stronie szansę potwierdzenia lub poprawienia wspólnego zrozumienia, zmniejszając szanse na przyszłe nieporozumienia. Wreszcie, przechowuj te zapisy bezpiecznie i prywatnie. Powinny być one dostępne tylko w razie potrzeby i z prawdziwych powodów. Ta praktyka dokumentacji nie powinna być wykorzystywana jako broń ani do promowania zemsty, ale jako środek ochronny i jasność w potencjalnie problematycznych sytuacjach. Unikaj izolacji. Jest to inteligentna strategia w radzeniu sobie z takimi osobami. Toksyczni ludzie często próbują izolować swoje ofiary, aby wywierać większą kontrolę i wpływ. Jednak utrzymanie aktywnego kręgu społecznego i uczestnictwo w działaniach promujących pozytywność może stanowić formę ochrony emocjonalnej i psychicznej. Po pierwsze, poprzez utrzymywanie zdrowych relacji z przyjaciółmi i rodziną, zapewniasz sobie solidne wsparcie. Te pozytywne relacje dostarczają perspektywy, potwierdzenia i koniecznej przeciwwagi DLA negatywności emitowanej przez toksyczne osoby. Ponadto, dzielenie się swoimi doświadczeniami z zaufanymi osobami może dostarczyć cennej porady i wsparcia emocjonalnego, które pomagają utrzymać zdrowie psychiczne. Oprócz utrzymywania kręgu społecznego, uczestnictwo w działaniach, które podnoszą na duchu i promują dobre samopoczucie, jest równie ważne. Zainteresowania, ćwiczenia fizyczne, wolontariat czy inne aktywności, które przynoszą radość i satysfakcję, mogą pomóc odwrócić uwagę od negatywnych wpływów i poprawić poczucie własnej wartości i odporności. Innym istotnym aspektem jest stworzenie wokół siebie pozytywnego środowiska. Może to oznaczać dekorowanie swojej przestrzeni przedmiotami,
które przynoszą Ci szczęście, praktykowanie medytacji lub cokolwiek, co pomaga Ci zachować wewnętrzny spokój lub po prostu poświęcenie czasu dla siebie z dala od toksycznych wpływów. Udział w grupach zainteresowań lub działalnościach grupowych nie tylko poszerza Twój krąg społeczny, ale także wystawia Cię na nowe pomysły i perspektywy, które mogą wzbogacić Twoje życie i zaoferować alternatywy dla toksycznego środowiska. Pamiętaj, że izolacja może zwiększyć Twoją podatność na toksyczne osoby, ale otaczając się pozytywnością i utrzymując zdrowe relacje, budujesz sieć wsparcia, która może Cię chronić i wzmocnić przeciwko negatywności. Nim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałbym Cię poprosić o napisanie toksyczność w komentarzu, abym wiedział, że oglądasz do końca. Wracajmy do filmu. Ustal wsparcie zewnętrzne. Ustalenie zewnętrznego systemu wsparcia jest kluczowe w radzeniu sobie z toksycznymi osobami. Przyjaciele, rodzina lub specjaliści do spraw zdrowia psychicznego mogą zaoferować cenne zewnętrzne perspektywy, wsparcie emocjonalne i praktyczne porady. To wsparcie jest niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego i emocjonalnego, zapewniając przeciwwagę dla negatywnych wpływów oraz bezpieczne środowisko do wyrażania swoich uczuć i obaw. Po pierwsze, przyjaciele i rodzina, którzy dobrze Cię znają, mogą zaoferować pociechę, potwierdzenie i przypomnienie Twojej wartości. Mogą pomóc potwierdzić Twoją rzeczywistość, gdy ta jest zniekształcona przez toksyczność innych osób, i pełnić rolę wczesnego systemu ostrzegania, gdy przyjmujesz szkodliwe zachowania lub przekonania. Obecność i wsparcie bliskich osób może być potężnym antidotum na manipulacje i degradację samooceny. Jednak ważne jest, aby wybrać zaufane osoby, które rozumieją sytuację i oferują konstruktywne wsparcie, unikając dzielenia się swoimi wyzwaniami z tymi, którzy mogą zlekceważyć Twoje uczucia lub nieumyślnie pogorszyć sytuację. Wybierz przyjaciół lub członków rodziny, którzy okazali empatię, zrozumienie i umiejętność zapewnienia zrównoważonej perspektywy. W bardziej poważnych lub trwałych przypadkach toksyczności szukanie profesjonalnego wsparcia psychologa lub terapeuty może być bardzo korzystne. Specjaliści do spraw zdrowia psychicznego oferują neutralną perspektywę, narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i bezpieczne środowisko do wyrażania swoich uczuć i obaw. Mogą również pomóc w identyfikacji szkodliwych wzorców zachowań, rozwoju strategii radzenia sobie i budowaniu zdrowej samooceny. Ważne jest jednak, aby wybrać terapeutę, z którym czujesz się komfortowo i który ma doświadczenie w obszarze toksycznych relacji. Nie wahaj się poprosić o pomoc, jeśli czujesz, że nie możesz poradzić sobie sam, a szkoda na zdrowie psychiczne lub fizyczne jest zbyt wielka. Samotne radzenie sobie z toksycznymi osobami może być wyczerpujące i dezorientujące, ale z odpowiednim wsparciem i narzędziami możesz wyjść ze swojej sytuacji silniejszy i bardziej odporny. Nie bierz tego osobiście. Podczas interakcji z toksycznymi osobami istotne jest zapamiętanie, że ich problematyczne zachowanie często odzwierciedla ich własne niepewności, lęki i wewnętrzne problemy. To zrozumienie jest kluczowe dla zachowania własnego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Naturalną tendencją podczas konfrontacji z krytyką, manipulacją lub negatywnością jest wewnętrzne przejmowanie tych doświadczeń, wierząc, że jakoś jesteśmy za nie odpowiedzialni. Jednak rozpoznanie, że toksyczne zachowanie wynika z osoby, a nie odzwierciedlenia naszych działań lub charakteru, jest kluczowe. Zachowanie to może być wynikiem różnych doświadczeń życiowych, dramatów lub zniekształconych przekonań, którymi dana osoba się kieruje, i nie ma to nic wspólnego z Tobą. Przyjmując taką perspektywę, nie oznacza to ignorowania zachowania ani pozwolenia mu na kontynuowanie, ale raczej nie pozwolenia mu na wpływ na Twoje poczucie wartości czy spokój ducha. Oznacza to rozwijanie silnego poczucia własnej wartości i samoświadomości, wiedząc, kim jesteś i za co stoisz. Zrozumienie, że nie możesz kontrolować działań innych, ale możesz kontrolować swoją reakcję na nie, jest wyzwalające. Pozwala to na emocjonalne oddalenie się od negatywności i utrzymanie równowagi emocjonalnej, gdy nie przyjmujesz toksycznego zachowania osobiście. Stawiasz się w pozycji siły i odporności zdolnej do reagowania w sposób bardziej obiektywny i mniej emocjonalny. Pamiętaj, że utrzymanie tej postawy wymaga praktyki i samoświadomości.
Może być pomocne regularne przypominanie sobie, że negatywność innej osoby jest projekcją jej własnych wewnętrznych zmagań, a nie dokładną oceną tego, kim jesteś. Tak więc, to kilka praktycznych strategii, które możesz wdrożyć, aby radzić sobie z toksycznymi osobami w swoim życiu. Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a nie wszystkie strategie będą działać dla każdego. Ważne jest, abyś znalazł te, które najlepiej pasują do Twojej sytuacji i dostosował je do swoich potrzeb i okoliczności. Nie bój się szukać wsparcia, gdy tego potrzebujesz, i pamiętaj, że z czasem i praktyką możesz rozwijać większą odporność na toksyczność oraz budować zdrowsze i bardziej zrównoważone relacje. Bądź cierpliwy i uporczywy w swoich wysiłkach, a ostatecznie możesz osiągnąć spokój i równowagę, które są niezbędne dla Twojego dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Twojej podróży, radzenia sobie z toksycznymi osobami. Pamiętaj, że jesteś silny, wartościowy i zasługujesz na szacunek i miłość w swoim życiu.